Kochani, w imieniu posłanek i posłów, ja senator Sławomir Rybicki, w naszym wspólnym imieniu dziękuję wam. Dziękuję wam wszystkim za obecność i wsparcie. Dziękuję naszym przyjaciołom, którzy wspierali nas pod Sejmem i Senatem przez cały ostatni okres. I było to niezwykle ważne, kiedy dzisiaj w nocy głosowaliśmy tą haniebną ustawę o Sądzie Najwyższym. Słychać było przez okna, mimo że były szczelnie pozamykane wszystkie drzwi i okna, okrzyki, hańby i wsparcia dla opozycji. To jest niezwykle ważne, dlatego serdecznie wam dziękujemy. W tym szczególnym miejscu dla gdańszczan, ale myślę, że dla całej Polski, w tym świętym miejscu, w którym symbolicznie upamiętniamy nasze dążenia, polskie dążenia do wolności i demokracji, miejsce, które symbolizuje obronę godności robotnika, powinniśmy zaprotestować przeciwko temu, co funduje nam państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest hańba, że 22 lipca w nocy, dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało ustawę, która demontuje w Polsce demokrację, która łamie zasadę świętą dla każdej demokracji, dla każdego demokratycznego państwa prawa, trójpodziału i równoważenia się władzy sądowniczej, wykonawczej i parlamentarnej. To nie, sądownictwo nie jest trzecią władzą, jest jedną z trzech władz i niech to władza wykonawcza, niech to Prawo i Sprawiedliwość zapamięta. Dziękuję. Szanowni Państwo, 22 lipca to jest symboliczny powrót do PRL-u, ale tymi ustawami, które PiS wprowadził ostatnio w życie, rzeczywiście nas cofa do PRL-u, bo pamiętamy, że sądownictwo, wymiar sprawiedliwości w PRL-u podporządkowane było rządzącej partii. Przepisy, które uchwalili, dają im takie narzędzie w postaci pełnego panowania nad wymiarem sprawiedliwości. Czy będzie jak w PRL-u? Nie wiemy, ale dzięki wam, dzięki naszemu protestowi nie pozwolimy na to. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, to jest szczególna chwila. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, przysięgał pan na konstytucję, że będzie wiernym jej zapisom, że będzie jej strzegł. Trzymamy pana za słowo. Ma pan szansę stanąć po stronie praworządności. Ma pan szansę przywrócić godność urzędowi, który pan sprawuje. Liczymy, oczekujemy, żądamy, aby pan zawetował 3 ustawy, które niszczą polską demokrację, które przekreślają dorobek pokoleń Polaków. Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Bądź Andrzejem, nie Adrianem! Panie senatorze, przypominam o marszałek Kuchciński. I na koniec, proszę państwa, będziemy silni waszą siłą. To, co się dzieje na ulicach polskich miast, ta solidarność ludzi, solidarność między pokoleniami, między organizacjami, które często mają sprzeczne cele, ale mają jedną podstawową wartość. Kochają wolność. Dzięki temu ruchowi mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do lamusa historii, a do władzy dojdzie nowe pokolenie, świeżo patrzące na sprawy polskie. A my w tym z chęcią pomożemy. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja!